Witajcie kochani we vlogmasie numer 20 już, więc wow, coraz bliżej święta, tak się cieszę. I ogólnie taki update moich tatuaży, słuchajcie, zaczęły mi się rozpadać. Nie wszystkie, tylko ten jeden, ten duży, zaraz wam pokażę z tej strony, widzicie? Zaczął się rozpadać, więc myślę, że on za długo nie wytrzyma. Mi się wydaje w ogóle, że on na włoskach się tak trzyma dziwnie, przez co się tak marszczy, no nie wiem. Może powinnam najpierw ogolić rękę, nim go zrobiłam. Nie mam pojęcia, ale dzisiaj, kochani, jest dzień, który spowodowaliście w sumie wy. Ja po prostu nie wiem, jak to powiedzieć, ale przez ten fragment... Nutkę do Kati. Nutkę zrobię! Jak będzie pod tym 5 tysięcy, nie, ile? Przynajmniej 10 tysięcy musi ruszyć. No to walnij jakąś liczbę. Dobra, 10 tysięcy apek w górę i jest nutka u Kati. Ja nie wiem, co teraz zrobić. Neon powiedział o 10 tysiącach, a tu jest tyle, więc ja nie wiem, po prostu wy jesteście niemożliwi, niemożliwi, po prostu niemożliwi i dzisiaj idziemy robić piosenkę. Już widzieliście wczoraj pewnie we vlogmasie, że siedziałam w nocy i szukałam jakiegoś bitu, ale szczerze to nie jest takie proste, dlatego stwierdziłam, że lepiej po prostu już to zrobię z Neonem i poszukam tego właściwego bitu, wymyślimy jakiś tekst wspólnie, bo ja jestem z tekstem chyba też, no nie wiem, no nie wiem, czy bym sobie dała radę, bo na przykład ten na 16 pisałam sama, ale to było tak ciężkie, ja to pisałam całą noc i jeszcze po prostu byłam tak zmęczona i wiecie, tam chociaż miałam jakiś temat zarzucony, a tutaj nie mamy tematu. Więc będzie problem, dlatego ja jeszcze idę do Żabki, ponieważ dzisiaj Damian ma urodziny, a stwierdziliśmy z Neonem, że zamiast tortu po prostu ja wezmę, zrobię jakieś szybkie babeczki i tam mu wstawimy jakąś świeczkę albo coś takiego, żeby miał co zdmuchnąć. Myślę, że ktoś już mu tam pewnie coś ogarnął, ale wiecie, to może być taki miły gest. Ja lecę szybko do Żabki, zrobimy te babeczki i będziemy się już zbierać do Neona, to po prostu jest hit, hit. Nie wierzę w to. Dobra, wróciłam z Żabki, kupiłam babeczki, mam mleko, olej, jajka. No, więc zabieram się do robienia ich. Babeczki wyszły kozacko, wyglądają ślicznie, więc ja czekam, aż chwilę ostygną i będziemy się już zbierać. Jeszcze nie wiem, w co je wpakuję, szczerze, może na jakiś talerz, nie wiem, jeśli będzie to zbyt trudne i nie będę miała opakowania, to najwyżej pojadę Uberem, bo miałam jechać autobusem, ale tam jest kawałek drogi, więc no ja wcale nie podjadę. Więc jeszcze zobaczymy. Ja już jestem ogarnięta, tu mam babeczki i lecę, bo mam Uberka na dole, więc cię trochę denerwuję, ale damy radę, trzymajcie kciuki. Dobra, słuchajcie, dotarłam do tego oto pana i mamy małą przerwę, wybraliśmy już bit, ale... Powiem wam tak, Kasia to jest teraz nowa gwiazda, więc czekajcie na nutkę, to będzie grube na maksa. To będzie grube, ale ja się boję trochę, bo mamy bit, a słowa na mnie idą, więc idziemy do sklepu. Nie, to nie idą, po prostu kminimy na mnie. Mi nie idą, okej, tobie idą, bo ty kminisz dobrze. Nie. Więc idziemy do sklepu. Właśnie tak, że się wybrał tyle dysk. Będzie kozackie, no. W jakim stylu to będzie, czy nie? Co będzie? Mówisz, w jakim stylu to będzie? No nie będą wiedzieli, bo już trochę nagram dzisiaj. Bardzo panie, przede mnie. Dziękuję. No, tylko pod kamerę. Zobaczcie, jaką pizzkę mamy, smacznego. Zawsze jak jestem na tym vlogu, to jesteś o pizzy. Ostatnio też był. Ja nie wiem. Ej, tak! Ty jesteś kojarzony z pizzą od dzisiaj. Powiedziałem wtedy na vlogu, że będziemy robić nutę. I że będziemy jeść pizzę. Też powiedziałem. Tak? Tak, że możemy robić am-am i że możemy jeść pizzę. O ja, widzisz? To jest... Wszystko się spełniło, słuchajcie. Przepowiednia. Ale jaja. No to za tatusia, za mamusia. Za tatusia, za mamusia, za braciszka, za siostrzyczkę, smacznego. Bo ja jestem bratem Kati, się dzisiaj dowiedziałem. Tak, ogólnie ktoś mi napisał w komentarzu, nawet kilka osób, czy Neon to mój brat. Nie wiem, czy jesteśmy tak, podobni, no. Czy co, ale no, mówimy jesteśmy... równo. Mówimy równo. Dzisiaj no. Powiedzieliśmy kilka zdań równo, więc to jest podejrzane. Może o czymś nie wiemy. No żartuję. Bez takich. No, to wezmę na poważnie. Musisz, Kasia, zjeść na vlogu kawałek pizzy. Ja jem zawsze. Oni mnie kojarzą z jedzeniem. Serio? Serio. A większość dziewczyn się wstydzi. No on nie ogląda moich vlogów, wiecie? Przepraszam, no to oni prawda. Mnie kojarzą tylko z jedzeniem. Oglądam tylko te, na których ja jestem, bo są najciekawsze. A, no rozumiem, to możecie nagrywać chyba.
Dobra, kochani, mamy już 21 prawie. Jest dobrze, jest naprawdę dobrze. Kati idzie świetnie wymyślanie tekstu, naprawdę jest genialnie. Jest ciężko. Nie kłam ich. Jest ciężko, bardzo ciężko. Jest łatwizna, słuchajcie. W sensie, no Neonowi to przychodzi łatwo, ale mi niestety nie aż tak łatwo jak jemu. Jest łatwizna totalna, zrobiliśmy to wszystko w 5 minut. Tak. Nie, widać, no. Widać po moich oczach pewnie. Ale posłuchajcie tego bitu. Dobra, więcej nie zdradzaj. Dobra, dobra, ci bywaj prawa autorskie. No, kilka sekund można. Kilka sekund można, więcej nie można. No. Na więcej musicie po prostu poczekać. Zobaczcie, co tu się za magia dzieje. Ja nie pokazuję wam za dużo, ale to jest magia. To jest po prostu abrakadabra. A w ogóle zobaczcie, co mi się stało z tym tatuażem. Podnieś mi proszę rękaw. O, bo jest nam jeszcze Oluchna, zapomniałam. Zobaczcie, co mi się stało z tatuażem. On jest cały rozwalony już. A ten się cały trzyma jeszcze i wygląda naprawdę ładnie. Na tego się nawet niektórzy nabrali, że jest prawdziwy, więc hit. No, a ten się też już rozpływa. Ten niestety już praktycznie nie istnieje. No, także działamy. Powiem wam, że to wcale nie jest takie proste. Ja już jestem tak zmęczona. Mamy godzinę 24 prawie. Nie, proszę nie narzekać. Ja nie narzekam, tylko po prostu mówię, że zajmuje to naprawdę sporo czasu przy takim przypadku jak ja. Ale jaki będzie wynik fajny. No, ale póki co wychodzi naprawdę fajnie, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. No, już mamy takie pomysły na to. Jeszcze Neon to trochę podrasuje i w ogóle będzie... A co ty słuchasz? Masz tam robić? Dobra, jejku, usłyszałem Neon. Musiałem usłyszeć, co mówisz. Mówię, że Neon jeszcze to podrasuje. Odgadujemy ciebie tutaj, wiesz? Podrasujesz to tak, że będzie... Piccolo! No, także trzymajcie kciuki. Już niedługo myślę, że damy radę z premierą. Niestety nie będzie to piosenka świąteczna, bo do świątecznej byśmy się nie wyrobili, ale będzie też równie fajna, więc czekajcie, bo będzie taka dosyć rytmiczna, przez co tak długo nam zajmuje nagranie jej, ale będzie super. Ja się cieszę bardzo i mam tu wsparcie. Ło! Tak. Jedno. Drugie, druga pomoc i no. A, jest bomba. Jest bomba? Tak. Tak? Jestem zadowolony. Ale wyszła bomba, słuchajcie, ja jestem naprawdę zadowolony. Jest coraz lepiej, no i z Kati będzie taka singerka, że hit. Tylko musicie naprawdę, naprawdę czekać na tą nutę. A jak ona wjedzie, to musicie zrobić kilka ważnych rzeczy. Od razu kliknąć, dodać mapę w górę i wysyłać do wszystkich znajomych, mówić: to jest nowa Ariana Grande, tylko taka spółka. No nie, nie do końca, ale okej. I tak będzie, i słuchajcie, no i potem już kolejne teledyski, to będzie tylko coraz większa profesjonalka. Na kolejnym teledysku będzie skakać ze spadochronem. Potem robi taką kamerkę. Dobra, kamerkę, nie słuchamy go. Potem się rozbija lambo, słuchajcie. Nie! Wychodzi taka nie, będziesz robić takie, po prostu to będą najmocniejsze teledyski. Nie, nie będzie tak, będzie fajnie, ale nie aż tak. A ja wam mówię, że tak będzie. Nie. Ostatnio obiecywałem, że jak będzie 10 tysięcy łapek, to zrobimy nutę. Było 10 tysięcy, robimy nutę. Jeżeli tutaj będzie 50 tysięcy łapek w górę... O nie, mówisz tak, nie! To Kati skacze ze spadochronem. Nie! Nie, nie, nie zgadzam się, to Neon skacze ze spadochronem. Dobra, to wtedy ty skaczesz bez spadochronu, ale skaczesz... O, ja już wiem, jak mi życie... Ale jak ty to śpiewałeś, też fajnie brzmiało bardzo. Ja bardzo fajnie brzmiało. Nieprawda. To bardzo ładnie brzmiało, ale dobra! U mnie też to nie brzmi najgorzej. Dobra, przesłuchajmy to, ale wam nie pokazuję niestety. No nie, wy nic nie widzicie. Aaa, nic nie widzicie. Ale zobaczycie, spokojnie. Ale... Co jest? O co chodzi? Musimy to zrobić, dawaj. Trzeba, musi być profesjonalizm. No dlatego ja nie mówię. Kamery nie stresują, kamery nie stresują. Musi być pełen profesjonalizm. No. Dobra, słuchajcie, już jest chyba... Która jest godzina? Pierwsza? Pierwsza 35. Prawie druga. Ale my pierwszy raz teraz będziemy słuchali całości, bo mamy ją praktycznie gotową. Jeszcze Neon mi się dogra później, ale... Wow. Jesteś
Jesteście dumni. Jest, tak. Ja jestem bardzo dumny, naprawdę. To będzie no, hit. A mi się tak podoba. Poobczajcie sobie jeszcze to, że to jest pierwsza normalna nutka od Katy. Pierwsza. No, to przecież prawda, ja jeszcze takiego czegoś nie było. To byłem takim gnojkiem, a ty, to jest taki... Ale to wiesz, bo ja mam jeszcze taką pomoc, która właśnie, no tutaj jest, nie? No, ale to która się na tym zna, co prawda. To jest no. Piękne, to jest piękne, mi to siedzi. Mi też wam też to siądzie. Mam będziecie tego słuchać na repeacie, naprawdę. Nie, oby. Ja już normalnie słucham w głowie tej piosenki u siebie. Tak, dobra, słuchamy pierwszy raz i no niestety reakcji, chyba że damy taką reakcję, tylko ja ustawię, ale nie damy wam dźwięku. Wracamy, kochani, do domku, jest tak późno. Hejo, wszyscy są już tak zmęczeni, że po prostu... Zobaczcie moje wory. Nie, po prostu... Dramat. Ja mam zawsze takie, bo ja w ogóle nie śpię. Dramat. Masakra. Ja wyglądam jak taki... Ja już nic nie wiem na ten temat. Najlepiej założyć kaptur i się nie pokazywać ludziom, szczerze. Maseczkę. No, maseczkę założę, bo... Idziemy do Ubera i kochani, jest praktycznie druga w nocy, więc no, hit w dzień. No. Mam nadzieję, że hit. To już teledysk jakby co. Dotarłyśmy już bezpiecznie, ale ja jedyny o czym marzę to o spaniu. No. Po prostu ujęłaś to lepiej niż ja słowami, dosłownie. Ja, kochani, już jest kolejny dzień, ja już wczoraj byłam tak okropnie zmęczona. Przyszłam do domu i dosłownie chwilę zasnęłam, tylko zdążyłam zmyć resztki makijażu, których praktycznie już nie było na mojej twarzy, więc zmyłam i poszłam spać, ale dzisiaj przychodzę do was z kalendarzami adwentowymi, ponieważ musimy sobie je otworzyć, więc zacznijmy od kalendarza z NYXa. No i tu mamy mega łatwą sprawę, bo nie trzeba nic szukać. Bierzemy 20 i ale śliczny cień tu jest, taki jakiś różowawy, coś tego typu. Rose gold, no wygląda ślicznie, powiem wam. Takie cienie też bardzo lubię, więc myślę, że go gdzieś wykorzystam na pewno. Mam nadzieję, że będzie jakoś fajnie napigmentowany. A teraz idziemy do The Body Shop i szukamy 20. Gdzie jest 20? Ej, no tutaj nigdy nie mogę znaleźć tego. Gdzie jest 20? O, tu jest 20. 20 to jest jakiś trójkąt, czyli coś małego. Okej. Jest to też dosyć lekkie, więc ciekawe co to będzie. Tu jest znowu coś do ust. O, to jest takie masełko do ust o smaku mango. Więc fajnie, już drugie, więc może to komuś podaruję, jeszcze zobaczę jak pachnie. Ale tak jak, o nie, to jest zamknięte. Ale tak jak wspominałam, to ja ogólnie te masełka do ust i te nawilżacze i tak dalej bardzo szybko zużywam. Więc zobaczymy jak pachnie i albo sobie zostawię, może mi się przyda, bo w sumie jeszcze zima jest długa. Albo po prostu komuś dam w prezencie. Ale pachnie. Jeśli ktoś lubi mango, to kozak. Naprawdę ślicznie pachnie. Więc zobaczymy, jeszcze muszę zobaczyć ile tego wszystkiego mam przed tym jak pojadę na święta do domu, bo może po prostu coś zabiorę mojej mamie, coś zabiorę mojej siostrze. Zobaczymy czy w ogóle zdążę, bo ja planowałam jechać do mojego domu rodzinnego jutro, ale ogólnie jeszcze nie mam ponagrywanych wszystkich filmów na gaming, więc nie wiem jak ja to zrobię. Zobaczymy, jeszcze się zastanawiam. Także to były kalendarze adwentowe na dzisiaj i jeszcze wam pokażę co mi się stało z moim tatuażem. Bo to jest jakaś tragedia ogólnie. Nie wiem czy dlatego, że to było w ogóle na takim miejscu, gdzie mam włosy na rękach, czy o co chodzi, ale ten na przykład fajnie wygląda. Jakby, no nie wiem, nic się nie zniszczyło. A te już są praktycznie starte. Zrobię raz albo dwa peeling i myślę, że tego tatuażu już po prostu nie będzie. Więc dobrze, bo chociaż przed świętami się go pozbędę. No, także jeśli chodzi o piosenkę, to powiem wam szczerze, że to było super doświadczenie. Ja się naprawdę mega fajnie bawiłam. Jak widzieliście przynajmniej na filmie, no często tam się śmialiśmy i tak dalej, było super. Ale jest to też trudna sprawa, więc naprawdę podziwiam ludzi tworzących muzykę, bo... Wow, naprawdę, no naprawdę wow, trzeba mieć do tego talent. Ja jestem zadowolona, wyczekujcie, bo już niedługo zacznie się trochę coś dziać. Niestety piosenka raczej nie wyjdzie w tym roku jeszcze, ale zapowiedź możliwe, że wyjdzie, więc czekajcie cierpliwie, a naprawdę jest na co. Ja już słyszałam tą piosenkę mniej więcej jak wygląda wersja moja, bo będzie jeszcze tam mała niespodzianka od Neona, więc no... Fajnie, fajnie, zobaczycie, czekajcie, wyczekujcie, bo jest na co. No i kochani, pamiętajcie, aby subskrybować kanał, bo do tego 100 tysięcy brakuje już naprawdę tak malutko, że możemy to wybić w ciągu chwili, więc subskrybujcie, dawajcie łapeczki w górę, jeśli wam podobał się dzisiejszy filmik. No i pamiętajcie, aby wpadać na mojego Instagrama. Do zobaczenia w następnym vlogmasie, czyli już jutro. Buziaki dla was, pa pa!